rozważyć Dlaczego tak się w Polsce dzieje? Musimy powrócić do 1920 roku. Teoretycznie mówi się u nas, że powstała nowa Polska, że odrodzenie po 120 latach i tak dalej. To nie jest zupełnie ścisłe i zupełnie prawdziwe. Skąd my to wiemy? Ano chociażby stąd, że po rewolucji Inaczej, że rewolucję, tak zwaną sowiecką, tak naprawdę przeprowadziło dwóch braci, Warburgów. Jeden był ministrem finansów i szefem tajnej i jawnej policji w cesarstwie pruskim. Dał 10 milionów marek w złocie, plus Lenina i 5 tysięcy jego bandytów. A drugim był jego brat, który był szefem Fedu, czyli najważniejszej organizacji. W Stanach Zjednoczonych, który dał 20 milionów dolarów na to, żeby rewolucja się udała, plus 20 milionów marek 20 milionów dolarów w złocie i trockiego z 10 tysiącami najemników. Proszę wziąć pod uwagę, że tych przysłanych najemników to nawet Murzyni byli jednym z komisarzy był Murzyn. No, to, 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 taka to była rewolucja. Po w 1918 roku, właśnie 17 już około miliona żołnierzy niemieckich zostało po tej stronie frontu, czyli na froncie wschodnim, mimo że walki już nie było. To nie Armia Czerwona jakaś broniła Piotro Grodu przed białymi, tylko właśnie armia niemiecka doskonale uzbrojona w ciężką artylerię. no to te wojska kozackie to tam w ogóle nie miały szans z takim spotkaniem. Jak szedł ryć śmigły na kijów, to Kijowa nie bronił żaden budionny, jak to się u nas mówi. Tylko bronił tego generał Kerr, jak najbardziej niemiecki generał, który zresztą zginął w czasie tej obrony Kijowa. A nie jak to się u nas podaje, że, że polscy żołnierze wjechali do środka. Yy... Załamanie się ofensywy Rydza-Śmigłego było spowodowane zdradą 107. Pułku Żydowskiego, który przepuścił wojska budynnego na tyły Armii Polskiej. I dopiero rozkaz generała Rozwadowskiego w maja 20 roku o zamknięciu wszystkich obywateli, czy powiedzmy narodowości żydowskiej w obozie pod Warszawą, pozwolił na zorganizowanie i przeprowadzenie ofensywy y, sierpniowej. Piłsudski w tej ofensywie praktycznie udziału nie brał. To wyraźnie wynika z jego y, pamiętników, że dwa dni po dopiero ruszył się, a całą y, bitwę spędził swojej kochanki pod Krakowem, zresztą z atelerią y, ciężką i, i lotnictwem, które zostało wycofane spod Warszawy. Y, I mamy dalszy ciąg tego w 1939 roku. Okazuje się, że większość generałów, tych z legionist, legionowych, uciekła zostawiając swoje armie w pierwszym dniu wojny. Generał Bortnowski, dowódca armii Pomorze, już 2 września uciekł, zostawiając armię i nie wyznaczając swojego następcy. To samo było z dowódcą armii Prusy, to samo było z dowódcą armii Karpaty, to samo było z dowódcą armii Łódź. Gdyby nie generał Tomek, który przejął dowództwo jako jedyny zresztą stanął na wysokości zadania, widząc, że naczelny wódz uciekł, to przejął dowództwo i pod mokrą zatrzymał Niemców na trzy dni. Proszę zauważyć, że armia Poznań, najsilniejsza armia w w tamtych czasach, prowadzona przez generała Kutrzebę, przez tydzień chodziła zygzakiem po Wielkopolsce, nie wypełniając rozkazu naczelnego wodza, czyli nie atakując Niemiec. A w pierwszym dniu wojny wdarła się na teren, teren niemiecki mniej więcej 10 kilometrów i musiała się wycofać. Jedyne wytłumaczenie to to jest, że przy generale Kutrzebie był pułkownik Douglas ze sztabu angielskiego. U nas się nie mówi... Znaczy inaczej, Mówi się cały czas, że Westerplatte walczyło przez 7 dni, i tak dalej. Ale nie mówi się, że w tym czasie na, yy, w porcie w Gdańsku stały dwa niszczyciele angielskie i były trzy kompanie angielskie, które nie brały udziału w wojnie, nie były atakowane przez Niemców do 7 września. I te kompanie spokojnie sobie 7 września. Zaokrętowały się na tych niszycielach i odpłynęły do Anglii, mimo że Szerwig-Holstein stał, powiedzmy, tam pół mili dalej i mimo że Anglia już 3 września wypowiedziała wojnę Niemcom. Nikt nie atakował, nikt ich nie ruszał, spokojnie sobie żyli tutaj w Gdańsku. Natomiast dziwnym trafem nasze okręty, które miały broni wybrzeża, już 3 dni przed wojną wypłynęły do Anglii. Po co? Przecież społeczeństwo budowało je w celu obrony polskiego wybrzeża, a nie gdzieś tam. Nie mówiąc o tym, że skierowanie ośmiu najlepszych w tym czasie łodzi podwodnych, y, pol, y, które były w nastanie polskiej marynarki do y, Szwecji, no to była głupota, bo to była jawna zdrada. Żadnych nie mamy dowodów, że kiedykolwiek rozpatrywano tą sprawę. Y, admirał Ungle, który do, dowodził obroną y, wybrzeża, już pierwszego dnia uciekł na Heli, tam siedział sobie przez miesiąc. Nie wspomina się o tym, że jego e, brat był w tym czasie admirałem e, e, hitlerowskim, e, Kirsmarine. To jest 39. rok. Nie wycią... e, a jeszcze może sprawa e, szefa archiwum wywiadu, g, majora Waligórskiego, który e, już od marca zaczął przepisywać, e, czy tłumaczyć polskie dokumenty na niemiecki i oddał wszystkie armii niemieckiej we wrześniu 1939 roku. W ten sposób Niemcy mieli całkowitą dokumentację polskich służb i mogli dokonać aresztowań większości agentów. A obecnie ten generał, znaczy jego imieniem, tego majora Waligórskiego jest nazwane Archiwum Centralne Wojska Polskiego. No to jaka to ciągłość, że zdrajca jest wciąż na pomniku chwały. Katarzyna Wielka miała takie świetne zdanie. Dlaczego nie lubi Polaków? Dlatego, że zdrajcom i renegatom budują pomniki. I to jest do dzisiaj ewidentne. Po 1944 roku do Polski przyszła jako pierwsza dywizja kościuszkowska, która była stworzona na bazie dywizji gwardii. Sowieckiej. Dywizja Gwardii Sowieckiej miała w swoim składzie batalion GRU, czyli Wywiadu Wojskowego. I u nas piramida była zbudowana w ten sposób. Na szczycie stało WSI, czyli informacja wojskowa, później była służby cywilne, czyli ubc potem była policja. Potem było wojsko i tak to było wykorzystywane we wszystkich prowokowanych zamieszkach od, 40, yy, od lat 40. Proszę zauważyć, że pierwsze walki z tak zwanymi bandami to prowadziła właśnie ubecja i formacje informacji wojskowej, które przebierano specjalnie w mundury, yy, Partyzanckie, którzy tworzyli fikcyjne oddziały partyzanckie na niektórych terenach, po to, żeby co bardziej patriotyczną y, młodzież polską y, po prostu zniszczyć i wysłać na Sybir. Tak rozwijała się historia do 90. lat praktycznie. Yy. Wszystkie zmiany były zawsze robione przez tych, którzy byli na szczycie, czyli przez informację wojskową, później zmieniono nazwę na y, Wojskowe Służby Wewnętrzne. Ale generalnie to była elita kraju, która rządziła. I muszę powiedzieć, że jak czytałem na przykład swoją opinię y, napisaną przez y, takiego agenta, to muszę powiedzieć, że to były bardzo rzeczowe opinie i praktycznie no, nie mógłbym nic więcej o sobie dopisać, napisać, co on napisał o mnie. To naprawdę były bardzo rzetelne opinie, wyważone, także wszelkie dyskusje, że opinie były fałszowane i tak dalej, absolutnie niemożliwe jest. To naprawdę byli fachowcy i pisali rzetelnie, bo on wiedział, że to jemu się przyda, że to ma jakiś cel. A jeżeli on coś fałszuje, to to się odbije i to wyjdzie prędzej czy później na jego niekorzyść. Dlaczego ludzie tak łatwo dają się przekonać? To jest wynik programu MK Ultra. MK Ultra to jest tajny program, znaczy tajny 50 czy 60 lat temu. Program y, służb specjalnych, który miał za zadanie opracować w sposób naukowy y, zasady rządzenia masami. W dawnych czasach to było w ten sposób, że kraj to był jakiś teren, zamieszkały przez ludzi, którzy mniej więcej tym samym językiem mówili i mieli wspólnego wspólną obronę przed nieprzyjacielem. Tak było może w średniowieczu. Natomiast po I wojnie światowej zmieniono definicję państwa. Państwo to jest obszar zamieszkały przez nie więcej jak 10 do 15 milionów ludzi, który łatwo da się opodatkować. I aktorami sceny politycznej są ludzie, którzy ten podatek ściągają. Jeżeli ten podatek z jakich powodów jest zaniżony, to niestety wywołuje się tak zwane zamieszki, zmienia się na inną ekipę rządzącą, która już spokojnie może dalej oskubywać ten niższy naród. O tym, że nie było żadnej zimnej wojny, świadczą programy edukacyjne, które były w Polsce przedstawiane. Zaczynając od historii czy języka polskiego czy nawet medycyny, wszystkie te programy były zawsze podporządkowane korporacjom, które między innymi w Europie Środkowej rządziły. Przykładowo, w żadnym podręczniku wydanym po 1945 roku z zakresu czy to chorób zakaźnych, czy epidemiologii nie ma danych statystycznych. Są tylko opisy, że ta szczepionka była skuteczna, a ta wymagała poprawy, albo ta choroba była poważna, a ta choroba była niepoważna, nie podając żadnych danych liczbowych, które można by porównać. Konkretnie. Do lat 90. uważano, że grypa to jest tak mało poważna choroba, że wystarczy parę dni posiedzieć w domu i przechodzi praktycznie sama. Natomiast od, lat, od 2000 roku nagle grypa w opinii rządzących została uznana za najważniejszą chorobę, nawet ważniejszą niż rak. W Polsce, mimo że na raka umiera stąd kilkadziesiąt tysięcy rocznie i żaden z rządów nie podejmuje akcji profilaktycznej, tylko i wyłącznie sprzedaż nowych leków. My znamy całą masę czynników rakotwórczych i mamy najwyższe normy w Europie. Sanepid w ogóle czy główny inspektor sanitarny w ogóle nie ingeruje w te sprawy. Natomiast zajmuje się tylko i wyłącznie sprzedażą szczepionek. Mimo że udowodniono, że one nie mają praktycznie żadnego znaczenia yy, zapobiegawczego. I to dotyczy mówi nie tylko Medycyny, epidemiologii, ale także historii. Nam się cały czas mówi, że państwo polskie powstało yy, od czasów Mieszka, Mieszko jest pierwszym władcą, mimo że prusacy, którzy negatywnie byli w stosunku do narodu polskiego, w swoich podręcznikach dla księstwa Poznańskiego podawali, że pierwszym władcą Polski był Leszko I 520-549. Yy, mimo, że Yy, archeolodzy, na przykład Gdańscy, udowodnili, że na terenie tutaj, pomorza yy, Mazur, właściwie istniało państwo już w II wieku. Są wymienieni poszczególni władcy tego państwa, ale w podręcznikach nie. W podręcznikach po, za początek państwa uważa się Mieszka I, mimo że nie ma na to żadnych dowodów. Mało tego jest to wyraźnie sfałszowane. Proszę zauważyć, że twierdzi się, że Mieszko przyjął chrześcijaństwo z Czech, bo nie chciał przyjąć od Niemiec, bo się niby rzekomo z nimi bił. Tylko, że nie datę się podaje 966 rok, ale w tym czasie nie było w Pradze Czeskiej biskupstwa. Biskupstwo w Pradze Czeskiej powstało dopiero w 972 roku. Czyli, innymi słowy, jeżeli przyjmiemy wersję, że Mieszko przyjął chrześcijaństwo, tak jak teraz, co się usiłuje rocznicę 1050. powołać, to jego ochcił jakiś proboszcz lokalny. No to znaczy, że Mieszko wcale nie był takim władcą, jeżeli go proboszcz chcił. Jeżeli natomiast chcemy przyjąć, że mieszko był wielkim władcą i chcił go biskup, to nie mógł go chrzcić w 966 roku, bo takiego biskupa nie było w Pradze. Więc ludzie, którzy to wiedzę dla Polaków konfabulują, po prostu są na tak niskim poziomie merytorycznym, że nawet nie wiedzą, co piszą. Ale jak za czasów komunistycznych każda uroczystość jest dobra, żeby sobie stopnie nadać i nagrody przyjąć, to stworzyli teraz wersję, że to jest 1050 rocznica Chrztu Polski. Nie mówiąc już o tym, że Praga Czeska jako biskupstwo podlegała Norymberdze, czyli arcybis... żaden biskup w kościele nie będzie chcił władcy obcego państwa bez zgody swojego szefa. A takim szefem był arcybiskup Norymbergi, więc to w ogóle jest... No, kompletna nieznajomość yy, hierarchii kościelnej. I widać wyraźnie, że służy to tylko doraźnym akcjom politycznym takiej czy innej grupy, yy, a nie ma nic wspólnego z faktami historycznymi. Dlatego tak łatwo kolejnym rządom zmieniać jednych bohaterów na drugich. Proszę sobie przypomnieć, że w latach 70. Gierek. Stworzył bohat Jako bohatera polski chciał wylansować Janka Krasińskiego. Rozdano ponad 7 tysięcy medali Janka Krasickiego, yy, twierdząc, że to był najwspanialszy młody człowiek Polski ok z czasów okupacji. No w latach 90. wyszło na jaw, że to był agent zarówno Gestapo, jak i NKWD, i co z tego? Żaden z tych 7 tysięcy obdarowanych nie zwrócił medalu. Czyli Janek Krasiński to był zły, ale medal mi się należył. Czyli blacha mi się należała. Mimo, że to nie dawało żadnych y, finansowych, y, że tak powiem, korzyści, i mimo, że wiadomo było, że to jest agent, i to wstydzę się przyznać do takiego czegoś. Czyli innymi słowy, odpowiednia indoktrynacja i propaganda na masową skalę wprowadzana, czyli często powtarzana, uchodzić zaczyna jako prawda. I obojętnie w jakim aspekcie to. Zaczniemy rozpatrywać. Bardzo łatwo w ciągu roku można namówić ludzi do kupowania takiego dezodorantu czy innego. Na tej samej zasadzie można namówić do takiej szczepionki czy innej. Proszę wziąć pod uwagę, że w 1992 roku zmieniono nazwę dwoinki zapalenia płuc na pneumokoki i wszystkie matki boją się pneumokoków i szczepią swoje dzieci, mimo że wiadomo, że ta choroba była w XIX wieku poważna, a praktycznie od czasu wynalezienia antybiotyków nie ma żadnego znaczenia. Ale Indokrynacja jest na tyle silna i skuteczna, a wiedza jest na tak niskim poziomie, że wszyscy uwierzyli, że to rzeczywiście coś daje. Jak się fałszuje y, polską rzeczywistość? Najlepiej to omówić można i przedstawić na przykładzie szczepień. Otóż mam przed sobą y, dokumentację, opinię pani profesor Berentowskiej, która podała, oskarżyła mnie, że swoim działaniem działam y, na szkodę zdrowia publicznego. Dlatego, że neguję oczywistą wiedzę, jak to, że pan Jenner i jego szczepionka wpłynęły czy spowodowały zlikwidowanie OSPY na świecie. No i tutaj musimy porównać wiedzę znachorską, mimo dyplomu medycznego, z faktami historycznymi. Otóż jest nieprawdą, że pan Jenner cokolwiek zrobił. Legenda o Jennerze powstała dopiero praktycznie w 50-100 lat po jego śmierci. Natomiast to, co on robił, to dzisiaj by uznane zostało za zbrodnie przeciwko ludzkości i by było karane śmiercią. A dlaczego? Dlatego, że obyczaj sekty religijnej bogini z Indii przemieniono w ciągu 100 lat na wiedzę akademicką, jak najbardziej uniwersytecką, czyli naukową, yy, z dokumentacją, że tak powiem, eksperymentalną, co jest oczywistą fikcją. A jak to było? Otóż w Indiach jest cała masa rozmaitych seks. To wszyscy wiedzą, kto chociaż raz tam był czy się interesował yy, Indiami. India to jest obszar mniej więcej tak jak Europa, yy, zamieszkałej przez ponad miliard 200 milionów ludzi, czyli dwa razy tyle niż w Europie, i skrajności są tak samo duże jak w Europie. Nie można porównać Hiszpana czy Sycylijczyka z Skandynawem, bo to są zupełnie dwie różne nacje. Sam wiem, jak pierwszy raz będąc w Indiach, zostałem zaskoczony, bo jedna z osób spotkanych tam powiedziała, że jest ze szczepu naga. Nie miałem zielonego pojęcia, co to jest szczep naga, i powiedziałem, że naga to jest nieubrana, czyli goła. No to ta, mimo że była brązowa, to się zaczerwieniła cała, i to tak purpurowo, że to bardzo ładnie wyglądało, i pamiętam to pomimo minięcia prawie 30 lat. Otóż jest taki szczep Naga, który ma 4,5 miliona mieszkańców na granicy z Pakistanem, i ten szczep praktycznie do ubiegłego roku walczył o własną wolność od 48 roku w Polsce o tym nie było ani słowa bo my żyliśmy przyjaźnie z Indiami w związku z czym nie mogliśmy żadnych zamieszek podawać. Generalnie o co chodzi? Są tam rozmaitego rodzaju sekty i między innymi jest taka sekta Bogini Mat. E, otóż sekta ta wierzyła, że jeżeli natnie się e, skórę na ręce e, młodego adepta, czyli dziecka i wetrze się w nią gnój, to jeżeli blizny będą małe, to Bogini, że tak powiem, obdarza go swoim y, zaufaniem. Natomiast jeżeli blizny będą duże albo w ogóle umrze, no to znaczy, że bogini się na niego gniewała i dlatego go zlikwidowała czy skasowała. Ma to swoją logikę, no prymitywną, bo prymitywną, ale jakaś tam logika jest. Natomiast jak zobaczyli to biali, którzy na ogół pojęcia większego nie mają o y, zwyczajach takich rozmaitych sekt, y, to starali się wmówić, że to jest uodpornienie krowianką na y, ospę. I zaczęto takie procedury wprowadzać w Europie. Wcale nie Jenner, tylko 100 lat wcześniej zaczęli to robić Francuzi. I Francuzi, wykonując to przez okres około 20 lat, stwierdzili, że to jest wierutna bzdura, że nie można uodpornić nikogo krowianką przeciwko ospie prawdziwej. Muszę przypomnieć, że w tym czasie... Nikt nie miał na świecie pojęcia, że istnieją wirusy. Wirusy odkrył dopiero Koch i stworzył tak zwaną triadę Kocha 200 lat później. Nie było też mikroskopu, który można by było nawet bakterie w pierwotnym okresie oglądać, bo to dopiero Van Leeuwenhoek w 729 roku yy, zaczął opisywać, co widzi pod mikroskopem. Czyli pierwotnie robiono czynność, która miała logikę w sekcie religijnej jako czynność naukową, zupełnie bez żadnych podstaw. Mało tego, przeprowadzone eksperymenty, bo w tym czasie też byli ludzie, trzejwi i naukowcy, którzy próbowali tą, że ropą od krowy zakazić ludzi i uzyskać odporność. I przeprowadzili takie eksperymenty i stwierdzili, że to jest absolutnie niemożliwe. Wręcz powiedzieli, że yy, idea czy myśl jakoby tym gnojem można było uodpornić, jest taka sama jak noszenie parasola jako odstraszanie pioruna. I we Francji ten proceder został przerwany. Natomiast jak się podaje, pewna pani z wysokich sfer angielskich przywiozła to do Anglii i około 1720 roku na Dworze Królewskim dokonano takiego zabiegu, zaszczepienia dzieci, które szczęśliwie przeżyły. Na czym polegał zabieg? Otóż u krów zdarzają się czasami ropnie strzyków czy wymion. Dawniej to było bardzo proste, dlatego że mycia rąk nie było. Przypomnę, że pierwsza antyseptyka, czy postępowanie yy, zapobiegawcze zakażeniom, to było 150 lat później, dopiero przez Summerwisa, który zresztą został doprowadzony do samobójstwa przez swoich kolegów, że co on to wymyśla, yy, w, że każe myć ręce ludziom. Żadna dojarka nie myła y, rąk, natomiast najpierw zawsze jako szlachetniejsze oprawiano konie, czyli czyszczono konie, czyli ten zgnój, te ręce ubrudzone gnojem od koni y, przenoszono na. Wymiana krów i tam powstawały ropnie. My dzisiaj to samo widzimy po elektrycznych dojarkach, gdzie dochodzi masowo do usz y, uszkodzenia szczyków, ale stosujemy maści antybiotyki, y, które łatwo pozwalają tą, te ropnie zlikwidować, z tym, że potem w mleku znajdują się pozostałości antybiotyków i coraz większa jest odporność na antybiotyki, właśnie przez takie y, 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 używanie częste antybiotyków w produktach mlecznych. Otóż już około 1740 40 roku stwierdzono, że absolutną niemożliwością jest przeniesienie odporności jakiejś czy skrowy na człowieka i, i odw czy odwrotnie. I w związku z tym zaniechano tego procederu ze względu na dużą śmiertelność yy, zaszczepionych w ten sposób dzieci. Kim był Jenner? Edward Jenner był normalnym sprzedawcą Leków, czyli czymś w rodzaju aptekarza. Nigdy nie studiował żadnej medycyny i nigdy nie kończył żadnych kursów medycznych, nawet czyli nawet nie miał wykształcenia typu felczerskiego. Jak już był bogaty, to za 15 funtów sobie kupił dyplom lekarza Uniwersytetu Szkockiego. To nie jest nic dziwnego i nic nowego. Jeszcze w latach 90., jak dokonały się zmiany w Polsce, to ja dostałem chyba z 20 czy 30 takich uniwersytetów zachodnich propozycję, że za 100 dolarów mogę sobie kupić dyplom jakiejkolwiek tam ich szkoły, a jak zapłacę 150 dolarów, to dostanę wydyplom oprawiony w skórę. Więc te uniwersytety cały czas handlują w ten sposób na i wiem z doświadczenia, że parę osób sobie to kupiło, bo mu na ścianach wiszą takie dyplomy. Więc, Jenner, mówię, nigdy nie był żadnym lekarzem, nie był żadnym medykiem. Był sprzedawcą. Na swojej sklepie wywiesił napis Surgeon and Apothecary, czyli coś w rodzaju przychodni i apteki. Czy w tym czasie. Zawód chirurga nie był jeszcze oddzielną specjalizacją, czyli, tylko najczęściej tym się zajmowali goli brodzi, czyli balwierzy, czyli fryzjerzy. I, a co sprzedawał Jenner? No na przykład Jenner przed 1796 rokiem sprzedawał lekarstwo na ospę składające się y, głównie z mózgu człowieka, który zginął śmiercią nagłą. Natomiast na Dipteric sprzedawał lekarstwo, które się składało z mieszaniny nawozu końskiego, kału ludzkiego, zmieszanego z miodem i mlekiem, i to wszystko przykładano na szyję chorego. W tym czasie poziom był taki, że na przykład biskup angielski kupił za 5000 funtów przypominam, dyplom lekarza kosztował tylko 15 funtów a Ksiądz biskup za 5000 tysięcy funtów kupił od jakiejś znachorki lekarstwo na y, kamienie żółciowe, y, składające się, będące w trzech postaciach, to znaczy y, płynu, maści i proszku, składającego się z mielonych ślimaków, żab i jakichś tam skorupiaków, zmieszanych z jakimś tam łojem i łajnem i y, y to suszone do wyprażenia na brązowy kolor i za to zapłacił 5 tysięcy i to masowo sprzedawano, no bo pieniądze musiały się zwrócić. Doświadczenia przeprowadzone przez Jennera były fikcją w dzisiejszym zrozumieniu, dlatego że wybierał osoby, które miały liczne blizny na rękach i uważał, że one są odporne już na ospę, no bo po prostu miały to zakażenie. Jest to ewidentna fikcja, dlatego że u kobiet, szczególnie w gospodarstwach rolnych, szczególnie w tamtych czasach, zresztą dzisiaj tak samo, liczne blizny na dłoniach są dość często spotykane i one o niczym nie świadczą. Jak wykonał Jenner swoją pierwszą, pierwszy zabieg? Otóż nie tylko wtedy, ale jeszcze przez następne 120 lat, wykonywanie tak zwanej szczepionki polegało na tym, że brano łajno końskie, rozmarowywano na y, strzykach i wymionach krowy, czekano aż pojawiła się ropa i potem tą ropę, albo suszoną, albo nawet świeżą, bo były takie y, punkty szczepień, gdzie pisało wyraźnie, że świeża ropa prosto od krowy, y, wcierano w nacięcia na skórze dzieci. No, oczywiście, z dzisiejszego punktu widzenia wiemy, że to była po prostu sepsa i robiono sepsę, dlatego że w większości tej ropy przeważały gronkowce czy paciorkowce ropotwórcze. No, i wiadomo, że jak małemu dziecku się taką ropę wcisnęło do krwi, to bezpośrednio to prawdopodobieństwo sepsy było bardzo wysokie. I to wszystko jest opisane dokładnie w wszystkich raportach. W Anglii można zapoznać się z tymi dokumentami, bo one są oficjalnie ogólnie dostępne. Wszystkie epidemie, które były w Anglii, były tylko u osób szczepionych. Zmieniła się nawet, jakby to powiedzieć, poziom ekonomiczny. Otóż dawniej ospa występowała tylko u biedoty. Czy to, co nazywaliśmy ospą, bo proszę jeszcze wziąć pod uwagę, że w szkołach nie uczono o ospie, bo to nie była żadna oddzielna choroba. Nazywano to różnie. Ropowica, gorączka irlandzka czy inne pojęcia na określenie. Głównie u, u biedoty żyjącej w slamsach. Wiek XVIII i XIX to, to jest wiek tak zwanej pary, czyli powstały duże ośrodki miejskie z fabrykami, które potrzebowały taniej siły roboczej. Tanią siłę roboczej w tym czasie można było znaleźć tylko na wsi. Dlatego że w miastach ci, którzy tam mieszkali, to już mieli swoje zajęcie i oni wcale się nie palili do pracy w fabrykach na 16 godzin dziennie. W Anglii panował system, że chłop nie był przypisany do ziemi, tylko musiał płacić czynsz. No więc jak to łatwo zrobić? No podwyższyć czynsz. Jak jest nieurodzaj, no to nie ma czynszu, musi opuścić y, ziemię I jako bezrobotny i bezdomny. Idzie do pracy w fabryce za mały mały pieniądz. Statystyki w tym czasie, to znaczy 1830-1840, mówi, że średni wiek śmierci robotnika to było 15 lat. Proszę to wziąć pod uwagę. Umierali dzieciaki, 15-letnie, które były robotnikami. Dlaczego? Dlatego, że łatw dzieci do pracy były znacznie tańsze niż dorośli. I brano już od szóstego roku życia jak wyglądało życie w Anglii, doskonale można to zaobserwować na filmie angielskim, y, złodziejka, gdzie pokazują, jakie warunki panowały w szpitalach, jakie warunki pracowały na ulica, panowały na ulicach. Y, dzieci mają to do siebie, że no... Biegają czasami po sali, chcą się pobawić. Przy tych olbrzymich maszynach parowych, mechanicznym wystarczyło, że w koła zębate kawałek materiału się dorwał, czy, czy jakieś szmaty, żeby dziecko zostało zmiażdżoną ręką, czy, czy nogą. No a w tym czasie medycyna była na takim poziomie, że dziecko umierało. Dlatego średnia życia była 15 lat. Tutaj mała dygresja. W Polsce się mówi, że powstania, czy to listopadowe, czy, czy styczniowe, to była walka także o zniesienie pańszczyzny. Jest to wierutna bzdura. Chłop wcale nie chciał rezygnować z pańszczyzny. Proszę zobaczyć, że czas pracy rolnika średniorocznie, ja nie mówię w czasie żniw czy wykopek, ale średniorocznie to jest około 6 godzin dziennie. Poza tym miał polski chłop dom, gdzie mógł mieszkać, miał serwituty, czyli możliwość brania siana, y, drzewa z lasu, czy innych, y, że tak powiem, darów bożych. Natomiast jak go wyrzucono z tej pańszczyzny, to przychodził na Bruk do fabrykanta. Otóż w tym czasie, to znaczy, w połowie lat 30. 40, y, XIX wieku w Królestwie Kongresowym czy później w prywisyjanym kraju rozpoczynał się wiek przemysłu. Powstawały takie miasta jak Łódź, Żyrardów czy inne. I te miasta potrzebowały olbrzymiej ilości pracowników. W związku z wypadkowością i śmiertelnością rotacja była bardzo duża. I dlatego był nacisk na wyrzucenie chłopa ze wsi, czyli zabieranie mu tej pańszczyzny, żeby mieć taniego Niewolnika w pracy, w przemyśle. Proszę zauważyć, że do czasu tak, połowy XIX wieku takich chorób jak gruźlica, czy krzywica, czy, czy podobnych w ogóle nie mieliśmy, bo niektórzy Autorzy opisują ciężką dolę chłopa, na przykład Janko, muzykanta, który, który rzekomo patrzył na te skrzypki wytęsknionym wzrokiem i nie mógł takich dostać. A proszę mi dzisiaj pokazać dziecko na wsi, które ma skrzypki i może chodzić do szkoły muzycznej. A rzekomo żyjemy w kraju, w którym jest wolność, którym każdy może w stosunku do własnej zdolności utrzymać, otrzymać wykształcenie. Jest to wieludna propaganda, którą nam wprowadzono właśnie. Po II wojnie światowej, szczególnie, ale autorami tej propagandy byli ludzie opłacani przez y, magnatów przemysłowych XIX wieku. To właśnie Sienkiewicz i mu podobnie pisali te różne bzdury, tylko po to, żeby pokazać ciężką dolę chłopa pańszczyznianego w stosunku do y, y, radosnej twórczości i pracy w mieście. Y, tylko Maria Rodziewiczówna. Opisuje tak naprawdę, jaka była rola, ty, dola tych biednych ludzi wyrzuconych na bruk miejski. W, w, tym, w sztuce francuskiej czy angielskiej to są Wiktora Hugo czy, czy Charlesa Dickensa, książki, które przedstawiają, jak naprawdę wyglądała, wyglądał los tych dzieci, i mało tego. Te książki zostały skasowane jako lektura. Dlaczego? Bo my teraz, po 90 roku, dokładnie to samo przeżywamy. Ciężki, tutaj się zamyka w Polsce zakłady przemysłowe po to, żeby dla zarobienia paru dolarów więcej, czy euro więcej, polscy robotnicy musieli wyjeżdżać do Anglii, pracując tam w warunkach poza jakimikolwiek prawnymi ramami przez 12 czy nawet więcej godzin dziennie i jak coś się stanie, wyrzucani na bruk. Po pierwsze, wcale Anglia nie była pierwszym krajem, który zastosował przymus szczepień. Pierwszym takim krajem była Bawaria, drugim była Szwecja. Do 1806 roku te kraje to było Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego. Dopiero Napoleon zmienił to na Związek Ryński. Ale w tych krajach po raz pierwszy zastosowano przymus szczepień, i później Cesarstwo Pruskie także stosowało ten przymus. Efekty są niestety straszne. W Anglii są dokładne opisy miast, w którym występowały pierwsze epidemie. I opis zaczyna się. Epidemia wybuchła w najbardziej zaniedbanej dzielnicy miasta. Na 130 akrach ziemi, gdzie domy były budowane bezpośrednio na y, glebie, bez żadnych y, y, fundamentów, gdzie kanalizacja polegała na tym, że było wiadro czy dół wykopany przed domem, gdzie w jednej izbie y, 10 m2 nierzadko mieszkało po 5-7 osób. I w tych dzielnicach Mało tego, jeden z opisów mówi, że epidemia Ospy wybuchła w dzielnicy, która już rok temu miała być zlikwidowana i zamknięta i z bagiem przeniesiona, a zamiast tego Rada Miasta wykupiła 56 tysięcy szczepionek, pogarszając sytuację w dzielnicy, dlatego że ci chorzy ludzie już na cholerę dostając szczepionkę przeciwko Ospie, masowo ginęli. Jest taka słynna sprawa miasta Leicester z 1871 roku, gdzie wprowadzony przymus szczepień doprowadził do tego, że matki szły na miesiąc do więzienia, a opłata pierwotna wynosiła... Funta za każde niepłacone dziecko. To nie jest nic dziwnego. Ja mam w tej chwili przed sobą sanepidu jednego z Polsce, który, który wprost straszy rodzinę, że jeżeli się nie podda postanowieniom państwowej inspekcji sanitarnej, to jest utrudnianie działania państwowych organów i podlega karze 30 dni aresztu oraz karze grzywny więc 150 lat po tym jak Prawo takie wprowadzono w Anglii, w Polsce zaczynają robić to samo. Jak to się skończyło w Anglii? Ano skończyło się tym, że jak te matki zaczęły być brane do więzienia, no to oczywiście kochankowie, mężowie i rodziny się zbuntowały, wparowały na taką, takie posiedzenie Rady Miasta z takimi argumentami, że Rada Miasta nie miała żadnych wątpliwości, że trzeba to prawo zlikwidować. No i jakie są tego skutki. Rząd jej królewskiej mości powołał specjalną komisję, i komisja stwierdziła jednoznacznie, że jak wyszczepialność spadła do 1% w danym terenie, to śmiertelność spadła do 5%. Natomiast tam, gdzie wyszczepialność wynosiła 98%, śmiertelność podniosła się do 40%. Czyli ewidentnie był związek odwrotny: czy mniej szczepień. Tym mniej zachorowań, tym mniej śmierci. Natomiast tam, gdzie śmierć, wyszczepialność była największa, tam śmiertelność była także największa. I to nie dotyczy tylko Anglii. To samo było w Niemczech, w Prusach, w Cesarstwie Pruskim. Jest znana książka, Śmierć Poszczepienna, gdzie dwie takie były epidemie. Jedna w Hamburgu w 1912 roku, że co trzecie dziecko zaszczepione zmarło. A druga w 1942 roku, gdzie szczepiono przeciwko błonicy i też 240 tysięcy dzieci zmarło, czyli więcej niż pod Stalingradem. Na czym polega cały czas problem? Do 1920 lat szczepionkę przygotowywano w bardzo prymitywny sposób. To znaczy to, co się nazywa szczepionką, bo to nie miało nic wspólnego z szczepionką. Otóż brano cielaka, przywiązywano go na stole, golono mu skórę na brzuchu robiono około 100 do 200 nacięć na brzuchu, smarowano to łajnem, puszczano takiego cielaka potem do obory, przez tydzień on tam chodził, jak już ropnie powstały, to tą ropę brano i szczepiano dzieciom. Czyli powodowano normalną sepsę. Tak to można dzisiaj określić. A oni to nazywali wielkim sukcesem fakcynologii. Mamy dokładne Dane dotyczące raportów wojskowych z 1918-2020 roku, kiedy y, dzisiaj się mówi, że to była grypa hiszpańska, która y, 20 milionów ludzi y, zabrała, czyli y, uśmierciła. Otóż jest to wielotna nieprawda. Szczepiono żołnierzy przeciwko tyfusowi i tam paru innym chorobom. I mamy dokładne raporty, że po szczepieniu najwięcej żołnierzy umierało na zapalenie płuc i zapalenie mózgu. Czyli 70 prawie 5% strat, jakie armia amerykańska poniosła w czasie I wojny światowej, to były straty medyczne, a nie działań wojennych. To służba zdrowia zabrała tych ludzi, bo armia amerykańska jest dokładny szlak. Żołnierze amerykańscy szczepieni w Stanach Zjednoczonych po wylądowaniu w Bordeaux zaczęli zakażać prostytutki w tym mieście. W Francji to jest dość powszechne do dzisiaj. To znaczy domy publiczne są powszechne. Otóż, a te prostytutki z kolei zaczęły zarażać innych klientów i w ten sposób epidemia się szerzyła. Mamy dokładne dane dotyczące Filipin. W pierwszym roku 1918, chyba, lądowaniu armii amerykańskiej na Filipinach, zaszczepiono około 2 milionów ludzi i 44 tysiące zmarło. W drugim roku zaszczepiono następne 2 miliony czy 3 miliony i zmarło 88 tysięcy. Dokładnie wiemy, jak to jest. Umieralność, proszę pamiętać, że do wojska brano wszystko ludzi kategoria zdrowia A, czyli tych zdrowych. Ci z jakich, w jakiś sposób zyskwalifikowani, czyli z wadami, chorzy i tak dalej, to była ta kategoria cywilów, które zostawały w domu. A my mamy, że śmiertelność wojskowych tych młodych ludzi w wieku 20-40 lat była 200 razy większa wśród wojskowych niż wśród cywilów. No to jak to? I to po chorobach zakaźnych, nie z działań wojennych. Yy, takich bzdur, gdzie niedouczeni naukowcy, w cudzysłowie medyczni, próbowali wprowadzić i wprowadzali do nauki takiej akademickiej, jest cała masa. Na przykład szczepienie przeciwko tężcowi. Szczepienie przeciwko tężcowi wprowadzono na podstawie badań aborygenów w Nowej Gwinei. W Nowej Gwinei dziewczyna, która zaszła w ciąży i, i Przyszedł ten termin rozwiązania, szła w krzaki, rodziła dziecko sama, a potem patykiem albo jakimś kawałkiem kamienia czy skorupy odcinała pępowinę. No to wiadomo, że w, takich, w takiej sytuacji yy, możliwość tęsca była bardzo duża. A oni to przenieśli do krajów europejskich i wprowadzili przymus szczepień przeciwko tężcowi. Co jest wielotną bzdurą, bo praktycznie u niemowlaków tężec jest niemożliwy. Ale. Szczepionce tężca znajdują się na przykład aluminium. Yy, może inaczej to powiem, otóż przed chwilą opisywałem, jak wyglądało przygotowanie szczepionki do lat 20. z powodu ospy. I do dzisiaj uważa się, że to był sukces, czyli ten gnój wciskany do ran świeżo zadanych dzieciom, to jest sukces medyczny wakcynologii. Yy, ówczesny. Yy, Biuletyny medyczne podawały yy, uposkwi krwi stosowany w ospie jako metoda leczenia, czyli wcieranie tam łajna jako metoda leczenia ospy. No, z dzisiejszego punktu widzenia to nawet trudno nazwać szarlatanerią, bo to, to było po prostu zbrodnicze działanie. W ten sam sposób postępowuje się z tęscem. W czasie I wojny światowej na milion rannych było kilkadziesiąt przypadków tęsta w całej armii. Yy, amerykańskiej. Proszę wziąć pod uwagę, że tężec, czyli klostrydium, czyli bakterie beztlenowe, występował głównie u koni, bo on tam jest. Zresztą na naszym ciele też jest dużo bakterii tęsta i na przykład yy, lec leczenie, usuwanie zmarszyk, to jest wstrzykiwanie yy, toksyny tęsta. Yy, to konie które zostały zranione i, i leżały na tym polu bitwy, dostając ich dreszcze, stwarzały ten okrutny obraz, jak to z jest. Czyli wracając do sposobu przygotowania. Wcierano gnój w rany i uważano, że to jest szczepienie. I tak robiono do lat 20, yy, XX wieku. Dopiero mniej więcej od czasów II wojny światowej zaczęto zmieniać system i przygotowania samej szczepionki. Pojęcie grypa hiszpańska powstało w 20 lat po epidemii, jaką wywołano szczepionką przeciwko yy, durowi brzusznemu, którą stosowano w 1918 roku, roku. Prowadzono to pojęcie specjalnie po to, że w Instytucie Rockefellera opracowano Szczepionkę rzekomo przeciwko grypie i chciano zaszczepić przed y, rozpoczynającą się II wojną światową żołnierzy. Około 40 tysięcy podobno zmarło po szczepieniu, wycofano się szczepień. I zmieniono system. Dawniej szczepiono bakteriami, nie mówiąc jakimi nawet, bo nikt tego nie badał, podam tylko przykład. W 1896 roku przeprowadzone badania udowodniły, że w okresie przed wprowadzeniem przymusu szczepień i w 20 lat później liczba zachorowań na kiłę wśród dzieci wzrosła chyba dziesięciokrotnie. Czyli innymi słowy, około 400 przypadków było na milion zachorowań na kiłę u dzieci przed wprowadzeniem szczepień, a po wprowadzeniu szczepień wzrosła do 1800 przypadków na milion zaszczepionych. Dlaczego? Bo w szczepionce były krętki kiły, bo nikt tego nie izolował, bo jeszcze raz powtarzam, dopiero Koch, profesor, który pracował między innymi w Księstwie Poznańskim, Podał tak zwaną triadę kocha, czyli w jaki sposób w ogóle tego wirusa możemy rozpoznać. Co to jest wirus? Otóż po wyizolowaniu z takiego materiału i oczyszczeniu, pomnożeniu na jakiejś pożywce i zaszczepieniu innego zwierzęcia otrzymujemy te same objawy. Potem z tego zwierzęcia musimy znowu wziąć materiał i stwierdzić, że to jest to samo. I to jest tak zwana triada Kocha i dopiero w ten czas możemy rozpoznać, że to jest wirus. Proszę pamiętać, że mikroskop elektronowy wprowadzono dopiero 50 lat później. W tym czasie, zarówno za czasów Kocha, jak i 100 lat wcześniej za czasów Genera, w ogóle nie umiano zobaczyć, co jest co. Dzisiaj z kolei wykrywa się takie wirusy jak Zika czy, czy, czy Ebola, znowuż nie wykonując podstawowego badania Kocha czyli nie przeprowadzając pasażu i triady. Wszystkie te badania są robione przez Pentagon, czyli właściwie przez jedno laboratorium, bo to są opatentowane wirusy, tak jak ebola, i żadne inne laboratorium na świecie nie może powtórzyć badania bez zgody Pentagonu, bo Pentagon jest właścicielem patentu na wirusa ebola. Do tego jeszcze dojdą. I zamieniono te bakterie różne na skażenie chemiczne. To znaczy, najpierw od lat 30. podawano rtęć. Jak po 50 latach okazało się, że ta rtęć jest bardzo dużą neurotoksyną i powoduje liczne uszkodzenia mózgu, to... Wakcynolodzy zaczęli się bronić. Po pierwsze, że to rtęci już nie ma, że już wycofano. Po drugie, że to nie tartęć, że w przewodzie pokarmowym mamy więcej rtęci i tak Jest to dokładnie ten sam system MK Ultra, jak się bronili ubecy. Ubecy też mają najpierw zaprzeczać, że on nic nie podpisywał. Potem jak ujawniono, że podpisywał, to że tak podpisał coś tam, ale to nie miało znaczenia. Potem jak udowodniono, że jednak pisał te raporty i donosy, to że on nikomu nie szkodził. I ten sposób rozmydla się sprawę. Dokładnie ten sam system zastosowali wakcynolodzy. Po pierwsze, najpierw stwierdzili w latach na początku lat 90., jak w Polsce zaczęło się problem ze szczepieniami, że rtęci nie ma. Jak udowodniono na podstawie dokumentacji zachodniej, że rtęci jest, to stwierdzono, że to jest inny związek z rtęci, mimo że prace naukowe wielokrotnie wykazywały, że w organizmie to jest rtęć, bo ona działa samoistnie. To potem twierdzono, że w przewodzie pokarmowym mamy więcej rtęci, jadąc ryby chociażby, co jest znowuż zaprzeczeniem podstaw fizjologii, dlatego że ryby nikt do krwi obecnie nie wciska. To znaczy dawniej może i wciskano, dzisiaj już nie. Dzisiaj się podaje rybę do przewodu pokarmowego, a nie do krwiobiegu. Wciskanie do krwioobiegu powoduje, że dawka musi być mniej więcej 100 razy niższa, a tego się nie uwzględnia. Potem wycofano rtęć, ale za to wprowadzono cały czas aluminium. I znowuż dopuszczalna dawka w toksykologii, a toksykologia jest nauką ścisłą, mówi, że dziecko powinno otrzymać nie więcej jak 1 mikrogram na kilogram masy ciała na dzień, czyli maksymalnie 4-5 mikrogramów, a w szczepionce znajduje się 25 do 500 mikrogramów, czyli n razy więcej niż dopuszczalne. I potem się a e, Aluminium jest neurotoksyną drugą co do wielkości, e, tak samo jak rtęć. Czyli innymi słowy, zmienił się siekierkę na kijek. Nie ma żadnych badań, które by wykazywały, że aluminium podane nie szkodzi. Czyli przez 50 czy 80 lat wciskania dzieciom neurotoksyny, nie przeprowadzono żadnych badań, które by wykazywały, że dzieci, które nie dostają aluminium, czy dostają aluminium, w jaki sposób się różnią od grupy kontrolnej. Mało tego, wszystkie praktycznie badania przeprowadzone przez tak zwane firmy szczepionkarskie mają wadę podstawową yy, medyczną, naukową, dlatego że oni porównują na przykład częstotliwość występowania jakiegoś zespołu do Częstotliwości występowania danej choroby w ogólnej populacji. Nie ma grupy kontrolnej nieszczepionej, tylko jest porównywanie z tak zwaną ogólną populacją. A ogólna populacja jest w 99% zaszczepiona, bo jest przymus szczepień. Czyli innymi słowy, porównują szczepionych z szczepionymi, czyli jabłka z jabłkami. No jaki to ma sens? Żadnego. Ale to są prace tak zwane naukowe. Natomiast nie przeprowadza się żadnej pracy naukowej, która by była porównaniem na przykład osób otrzymujących aluminium z osobami nie otrzymującymi aluminium. Jeszcze dodatkowo jest infantylne tłumaczenie, że to by było niehumanitarne, nie szczepić, bo w ten czas narażamy ich na chorobę. Nie narażamy, dlatego, że wszystkie choroby, które były ostatnio jako epidemie ogłoszone, zaczynając od ptasiej grypy, poprzez tak zwaną świńską grypę, czy ostatnio odrę. Wszystkie były w 90% u osób szczepionych. Chorowały głównie osoby szczepione. I teraz wracam do pani profesor Bernatowskiej, która popisuje się niewiedzą, twierdząc, że to Jenner był twórcą szczepień, a facet po prostu wstrzykiwał łajno końskie dzieciom. No nie wiem, czy to jest jakakolwiek wiedza, ale... Ta pani uczy studentów Uniwersytetu Medycznego w Warszawie to z jakim oni wyjdą poziomem wiedzy na ten temat. I oni będą powielali to samo. Mówię, zamieniono gnój koński na aluminium czystą neurotoksynę. Podaje polis, w tych samych szczepionkach, podaje się na przykład polisorbat 80, którym wiadomo, że jest powoduje niepłodność i zanik jajników u dziewcząt. I mamy takie przypadki 18-16 letnich dziewczynek, które mają niedorozwój jajników czyli będzie bezpłodna, czyli jest to ewidentna depopulacja. I znowuż o tym się nie mówi. To znaczy, nie znam ani jednej sytuacji, że mi ministerstwo podało skład chemiczny szczepionki. Różnica cała pomiędzy szczepieniem, w cudzysłowie oczywiście, wprowadzonym przez Jennera, a dzisiejszym polega na tym, że Jenner szczepiał łajno końskie, czyli gnój w rany, a dzisiaj podajemy czyste Y, neurotoksyny typu aluminium, typu rtęć, czy y, środki y, bezpłat, y, znaczy powodujące bezpłodność u kobiet typu DIPET znajduje się przeciwciała anty-HCG albo polisorbat 80. Każdy może sobie wpisać do wyszukiwarki PUBMED i znajdzie ponad 1800 prac naukowych upublikowanych w tak zwanych normalnych czasopismach medycznych które wskazują na toksyczność aluminium. I toksyczność w szczepionkach jest przekroczona od 10 do 50 razy. Czyli 5000%. Nawet rtęć w szczepionce przeciwko grypie jest 50 tysięcy razy przekroczona od dopuszczalnej zawartej w wodzie pitnej. I jak widać, nasz sanepit w ogóle tym się nie interesuje. To jest wszystko legalne. Konkretnie następna sprawa. Według danych wakcynologów, czyli tym, tej filozofii, na której się oni opierają, ja nie dyskutuję w tej chwili, czy ona jest słuszna, czy nie, twierdzą, że wystarczy zaszczepić 90-95% populacji i będzie całkowita odporność stada. Jak już powiedziałem, ta filozofia została obalona 150 lat temu. Ostatnio, dwa lata temu taki think tank yy, amerykański udowodnił, że epidemie wybuchają tylko w rejonach, w których jest szczepienie. Na Syberii, gdzie szczepienia nie ma, epidemii żadnej nie było. Natomiast w tych miastach, w Europie szczególnie środkowej, czy, czy w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest duże szczepienie, tam są epidemie. Otóż w Polsce rodzi się 400 tysięcy około dzieci rocznie. W sumie w okresie szczepiennym jest 8 milionów. To jeżeli byśmy przyjęli te proporcje, to 400 tysięcy dzieci może być niezaszczepionych i nie ma żadnego problemu. Według tychże samych osób nazywających się waktyologami. W tej chwili, według tych samych danych SanEpidu, nie szczepi się tylko 10 czy 12 tysięcy. To jest 10, 20 do 30 razy mniej niż mogłoby się nie szczepić, żeby nie było żadnych zmian. To proszę wyjaśnić, jaki argument logiczny przemawia na, za tym, żeby te 10 tysięcy rodzin niszczyć, tak jak tutaj wskazałem, strasząc y, aresztami czy strasząc y, grzywnymi. Może być według. 400 tysięcy nieszczepionych i epidemia nie ma prawa wybuchnąć. Mam dane, które polski rząd przedstawia do WHO, gdzie podaje, że 99% jest wyszczepialności, a 99% no to jest dużo więcej niż dopuszczalne, bo mogło być tylko 90% czyli innymi słowy jedynym argumentem który mówi że należy wszczepić 100% są finanse bo jeżeli przepionka kosztuje 150 200 czy 300 czy nawet 1000 zł to 10 tysięcy razy te 150 to jest kilka 10 000 które milion które tracimy i o to chodzi tylko to są oficjalne dane tego nie będzie widać, ale to można pokazać. Każdy może to znaleźć na stronie WHO, gdzie jest wymieniona Polska, gdzie są wymienione procenty i wszędzie jest podane, że mamy wyszczepialność najwyższą w Europie rzędu 99%.